Prawda, żeś kiedyś królów mordował? Wiedźmin tu się nie może odbić. Babeczka Temeria zrodziła. Wiedźmina w czarnych męcz! Jak to wszystko się już skończy. Zarzeczku... Geralt z Rivii. Cały i zdrowy. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radovid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radovid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Zwes. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Przestałeś ufać Wes? Gdzie to? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna, a w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł, popełni błąd. No i nie myliłem się. Przestałeś ufać w... Gdzie to? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Pytasz... Dlaczego Wes poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. No to już rozumiem, czemu Wes tak się paliło, żeby iść z odsieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. O, tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. No dobra. Masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Nie zguła! Krwią zapłacimy za wolną Temerię. Na pochybel czarnym. Prawda, żeś kiedyś królów mordował? Znaczy to...
To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. Aves nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, skradają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Geralt, musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Ves, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj, Bron. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Churem. Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Roż, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. Men... Trokar... Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać.
to mi powiedz. W Nowigradzie to naprawdę woda, żeby godzić szybki? Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przysyła mnie Radowid. A, to ty! Czekaliśmy na ciebie! Cóż za entuzjazm! A czego się spodziewałeś? Zjawiasz się, jak odwaliliśmy połowę roboty i zgarniesz całą chwałę. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Gdzieś to musi być mechanizm otwierający drzwi. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Portale, świetnie. Na dodatek łowcy mają przy nich grzybek. Działa, nienawidzę portali, flaki się przewracają. Mogły
mogłem się spodziewać, że zastanę to Nekery. Uwielbiają takie miejsca. Nie będzie trochę trudniej się poruszać. Portale, świetnie. Na dodatek, głowce będą przy nich grzyb. Działa. To by pomyślał. Może da się go jakoś uruchomić. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Teraz powinno zadziałać. Udało się. Ogniwo. Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Rosonkill, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. Teraz trzeba go jakoś uruchomić.
ciekawe, dokąd prowadzi. Jest i od niego. Jej laboratorium. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Co to? Anyżek i kora brzozy. Silna substancja odkażająca. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów.
kryształ z megaskopu. Mocno okruszony. Triss będzie wiedziała, co z tym zrobić. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Ptasia lotka wystrzępiona na brzegu. To sowie pióro. Znalazłeś coś? Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Mówię prawdę. Wy łowcy jesteście za bardzo podejrzliwi. Nie bez powodu. Brać go! Ogień! Chcę go żywego! Żywego!